Hej, ja jestem z Wilbom, a to jest 20 odcinek naszej gry PEGU w Europie Universalis 4. W ostatnim odcinku pokonaliśmy Ming i Langshang. Ming zabraliśmy parę prowincji, Langshang dokładnie nie wiem. Zażądaliśmy trochę gotówki, w międzyczasie pojawiły nam się manufaktury jako nowa instytucja. Będziemy chcieli za niedługo ją zembrace'ować. Na razie nie będziemy jej jeszcze embrace'ować, ponieważ tu się rozprzestrzenia na sąsiednie prowincje, więc trochę byłoby bez sensu w tym momencie dopłacać taką gotówkę. No i też będziemy się szykować na rozprawę z Vijay Vyanagarem, do którego już mamy całkiem niedaleko. Dobra, tą armię musimy gdzieś przestawić, tak żeby nie mieć niepotrzebnie attrition. Tutaj też zobaczmy sobie, tak, czyli mamy, co ja zrobiłem właśnie konsolidację, tak, zrobiłem konsolidację, jestem bardzo sprytny, to nie tak miało być, zobaczmy do kiedy będziemy mieli jeszcze modyfikator wynikający z braku najemników, będziemy mieli jeszcze przynajmniej jeden rok ten modyfikator. W międzyczasie tak, możemy wziąć nową technologię, a jednocześnie nam instytucje powoli zwiększają koszt. Prawda, to jest raptem 18 punktów i moglibyśmy wziąć tą technologię, ale też możemy zacząć powoli zmierzać w końcu do wykończenia idei administracyjnych, albo na razie po prostu poczekać, nie spieszy nam się zdecydowanie. Dobra, tutaj mamy galerę, tą galerę to można by w sumie wyrzucić. Ciebie to jesteś galeonem, tutaj sobie dorzucimy, transportowce polecą tutaj. Bandyci, zobaczmy w ogóle jaką mamy w tym momencie karmę. Nie najgorszą. I możemy tak, albo stracić karmę albo zdobyć karmę, ale jednocześnie będziemy też płacić punkty militarne, które bym wolał zachować sobie na nową technologię, zwłaszcza, że teraz nie mamy aż tak dużego przychodu punktów militarnych. Tego zobaczmy, płacimy 60 dukatów za wykorzenienie korupcji, może nie, niech sobie lokalni radzą. Mewar chce wziąć Bugmariasz, ależ proszę cię bardzo, panie Mewar. No i co tutaj będzie naszym kolejnym krokiem? Oczywiście budujemy się tylko szpiegowsko w Majapahit. No, Majapahit mamy rozejm jeszcze przez 2 lata. Potem tak, tutaj będziemy chcieli zdecydowanie. O, czyli już nie mamy problemu z najemnikami. Czy tutaj mamy normalne? Tutaj mamy samych najemników i artylerię. Tutaj mamy trochę regularnych, trochę najemników, trochę normalnych. Tutaj mamy w tym momencie 4 regimenty regularnych. Dobra, i możemy jakbyśmy chcieli mieć pewnie 26. O, czyli w sam raz. Raz, dwa. I wszystko jest załatwione. Dobra, zbliżamy się do naszego kapa z punktami. Teraz możemy sobie jakąś malutką prowincyjkę skorować, taką jak Tarakan. Monk Pie. Gdzieś tutaj powinno być Monk Pie. Tu jest Monk Pie. Monk Pie ogólnie rzecz biorąc, jak zdobędzie sobie trochę autonomii, to nie jest problem. Chłopi na Alasce. Nie. Co mnie tam obchodzą, chłopi. Ważne, że tutaj się rozprzestrzeniają moje kolonie. Powoli, ale zawsze coś. Cochin Venat. Ach, nie możemy już nawet
wołać wojny wam, ale w międzyczasie możemy wysunąć siatkę, znaczy nie, możemy wysunąć żądania do Banjar. Wycofamy ciebie, misiu drogi. No. No i bardzo dobrze, w tym momencie mamy za darmo prowincję od Szkocji. To jestem ciekawy, czy coś będą jeszcze kolonizować ci Szkoci. Ale ważniejsze, że się jednej planety, nie planety, bo coś mówię, planety, jednej prowincji się pozbyliśmy. Dobra, tutaj już 24, to powinno być 26. Dobra, teraz nam się skończyli najemnicy. Teraz powołujemy kawalerię, żeby to uzupełnić do maksimum. Palembang jest skolonizowany, tego chciałem. Cieszę się niezmiernie, kolonizujemy. Znaczy nie kolonizujemy, tylko nawracamy. A i tutaj mieliśmy skolonizować Bicol. No to lecimy na Bicol. Hop. Teolog nam zmarł. Tylko to chyba nie ten teolog. Tak, to nie ten teolog. Możemy kolejną prowincję najtańszą sobie skolować. Zobaczmy, jaki w tym momencie jest już koszt przyjęcia manufaktur. Ogólnie rzecz biorąc, znośny całkiem. 17, 7, 13, 71%. Jak to się rozprzestrzenia, z jaką prędkością? 0,31. Czy ogólnie tam, gdzie nie ma tych manufaktur, to tam się rozprzestrzenia dosyć powoli, zwłaszcza że te wszystkie prowincje nie mają i tak wystarczającej. Chociaż zobaczmy, na przykład tutaj jest 30, tutaj jest 13, 13. Tutaj w Kutaj byłoby najszybciej pewnie. I w Samarindzie byśmy wiedzieli, jakim to by się tempie rozwijało. To by się rozwijało 0,61. To wcale nie tak dobrze. Tutaj mamy powoli rozprzestrzenia się Costa, tutaj oczywiście nie, tutaj macie... Czy chcę zainwestować ten 3000 sztuk złota? To też jest kwestia taka, ponieważ przyjęcie manufaktur zwiększy nam ilość dóbr produkowanych, co zwiększy znacząco też wartość naszego węzła handlowego. W ogóle zobaczmy, ile my kontrolujemy tutaj w Bengalu. Całkiem nieźle. No, w takim razie nie pozostaje nic innego, jak tylko zrobić ten Embrace, ale wcześniej jeszcze zrobię, weźmiemy ideę administracyjną. Teraz możemy zrobić Embrace. Hop. No i w tym momencie mamy, możemy nawet już wziąć nową technologię, ale na razie nie będę chciał jeszcze tego robić. Dobra. Tutaj. Dobra, jeszcze. O, w ten sposób. Więc tak, nasza armia powoli się odradza. Teraz pytanie, ty masz w pełni najemników i tak dalej, i sama artylerii, dobra. To ty w takim razie, ty będziesz naszym... Ty pójdziesz tutaj na Majapahit. Wyspy Wielkanocne dalej nie chcesz jeszcze oddać, a szkoda. No i powinniśmy jeszcze zacząć szpiegować u was. Widzej. Dobra, tutaj będziemy mieli 36. Znaczy 37 tysięcy, bo razem z
Wewnętrzne konflikty u Langshang. Ojej, jak mi to strasznie jest z tego powodu niezmiernie przykro. Najważniejsze, że tak. Ming jest całkiem możliwy, że będzie mógł się za niedługo zreformować, co sprawi, że będziemy mieli dosyć silne państwo na naszej granicy jako przeciwnika. A to będzie też oznaczało, że będziemy mieli lepszą zabawę po prostu. Tutaj zobaczmy, czy możemy to już korować. A zacznijmy korować, bo to... Ej, dobra, gdzie jest moja armia? To jest moja dzielna armia. Wy nie macie żadnego tego... sojuszu, nie sojuszu... Dobra. Teraz sobie nawracamy te prowincje chińskie. Dobra, tutaj miejmy nadzieję, że zdążymy. Czy chcę zapłacić ten koszt w karmie? I ja bym go porzucił, stracił ten prestiż. Prestiżu mamy mnóstwo. Będziemy prestiż jeszcze zdobywać oczywiście na takich pięknych rzeczach jak... jak na przykład wojny, teraz Majapahit pewnie sporo dostaniemy. Dobra, to by nam dało 10% redukcji. To jest 9, 3, 20. Czy ja tu będę mógł? Dobra, to sobie pójdziemy, zabijemy was. I jeszcze będę potrzebował 5 regimentów artylerii. Ja tu mam w ogóle regularnych 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 regimentów jeszcze regularnej piechoty. No, no. Jaki jest u mnie ten? Dobra. Mam dosyć spory zapas gotówki, więc moglibyśmy za niedługo zacząć. O, i to jest to, co mi się podoba. Możemy dostać stabilność i prestiż, albo punkty militarne. Punkty militarne mnie będą prowadzić do piechoty liniowej i kolejnych idei. W tym momencie byśmy mieli lepszą marynarkę. Ale mimo wszystko będę preferował na razie stabilność, prestiż i punkty administracyjne. Będzie już punkty militarne, owszem, przyspieszą nas do idei jakościowych, ale... to nie daje nam tyle, ile byśmy mogli... czy chcieli uzyskać. Teraz sobie anulujemy ciebie i wyprowadzimy tutaj. Dobra, no to czas na wojnę. Wojna będzie celem Surabaya. Szybko lecimy na tą prowincję. Ugh. To jest właśnie najgorsza rzecz tylko. Że można w ten głupi sposób stracić. Ale dobra, weźmiemy sobie, zrekrutujemy nowego ministra, weźmiemy... ciebie. Kto teraz będzie? Mahayana. Fanatycy Mahayana. Mahayany. Czyli tego odłamu buddyjskiego. Merkantylizm. Lub jeszcze tańsi doradcy. Jaki mamy merkantylizm? 31. A to weźmy sobie 32. Proszę bardzo, możecie dostać trochę siatki szpiegowskie za darmo u mnie. A, tu jeszcze dwa regimenty artylerii. A, tu się rekrutują, dobra. To by się zgadzało.
Dobra, ogólnie rzecz biorąc, ta flota powinna być raczej łatwa do załatwienia, więc bierzemy swoją dzielną flotę. Dobra, dokonaliśmy integracji Madurai. Co tam Madurai ma ciekawego? Tutaj mamy jakąś flotę, tutaj też mamy jakąś flotę, na razie ją gdzieś sobie zostawimy tutaj. Armia, tutaj idzie armia Madurai. Ma trochę artylerii, nie, i jakieś różne inne fajne fajności, na razie sobie zostawimy to. Ale lecimy tutaj, żeby przyspieszyć. Zastanawia mnie tutaj, przyznam, to jak odważnie chcą z nami walczyć. Ale okazało się, że wygraliśmy, więc tutaj... Dobra. No i teraz pytanie, czy chciałbyś mi oddać się cały Majapahit? Majapahit chce się oddać mi cały 65% overextension, ale to nie ma problemu. Lecimy. Smacznie. Możemy zacząć konsumować Dongqin. Tutaj byłoby 600 punktów. Weźmy sobie te katedry. Ach, czy to ja tu nie mam... Ta prowincja nie ma dostępu. O! To się zdziwiłem trochę. Tutaj mamy 6 transportowców. To bym te transportowce tutaj dorzucił. I po prostu 44 transportowce to jest akurat tyle, ile potrzebuję. Uhuhu. To są dopiero buntownicy. Najważniejsze, że zwyciężyliśmy po drobnych perturbacjach. Nie wiem tylko, jakim cudem ci separatyści Majapahit tutaj nie odzyskują żołnierzy, no ale najwyraźniej już się udało załatwić cały problem. Dobra. To jeszcze co nam zostało? Surabaya i Bali. Nawracamy, znaczy korujemy, przepraszam. Tutaj ta armia jest już powoli. Będzie odzyskiwać swój stan. Fanatycy Mahajany. Gdzie wy jesteście? Mahajana. W Dongqin, czyli tu. Przeze mnie spodziewałem się tutaj, żeby tu chcieli się pojawić. Jakość naszych żołnierzy jest awesome. Dobra. Teraz będziemy mieli z powodu tego plus 2 do unrestu, co mi się nie podoba. Dlatego uważam, że wy będziecie musieli... O, możemy wziąć kolejnego rywala, Jampur. Jampur, czyżby już był, odzyskał trochę siłę? O, dzień dobry. Jeszcze każe, że mój sojusznik przez to tutaj się zwinie. A tymczasem budujemy. Wysuwamy roszczenia do Venad. I budujemy środkę szpiegowską. Jeszcze ci się odpłacę za ten brzydki numer. Tak, fanatycy Mahajana. Dobra, kolonizujemy Bicol. Królewski mariaż z Mongyang da nam... A gdzie jest Kongu? Zobaczmy, gdzie jest Kongu, bo nie pamiętam.
Kongu jest tutaj, to jest 9. Można wziąć tą misję. Tą armię na razie bym sobie gdzieś tutaj schował. Zacznijmy budować środka szpiegowską też w Szkocji. Będziemy chcieli prędzej czy później zabrać tego pana w Midnapor. Midnapor. Gdzie jest Midnapor? To jest Midnapor. No to oczywiście, że chcemy więcej manpowera. Więcej manpowera znaczy też więcej żeglarzy. Mengukulu jest nawrócone, znaczy skolonizowane, więc możemy je nawracać. No i możemy też Lin Chao. Mamy też wolnego kolonistę. I teraz pytanie, gdzie chcemy tego kolonistę wysłać? Ja bym tutaj sobie wysłał to do Lombok. Dobra, Ming za... jakieś parę lat dostrzeże, że nie jesteśmy dla niego... Przepraszam na chwilkę. No nic. Przepraszam za tą drobną przerwę, ale miałem właśnie jakąś dziwną rzecz. To oczywiście chcemy dostać punkty za darmo. No i co dalej tutaj? Chyba też w sumie tyle. W sumie to jest... tyle z tych obecnych. Tak, Mahayana cały czas, Dongqin. No, dostaliśmy jeszcze punkty dyplomatyczne, ponieważ będziemy też chcieli oczywiście dobra, tych przynajmniej mamy z głowy. Potem mamy co? Min i Madurai. A tutaj chcecie jeszcze się podnieść. To mi się nie podoba. Przyznam. Tidor chciałby wejść z nami z kolei w sojusz. Czy mógłbym was tutaj zwasalizować? Nie. To muszę ci podziękować, Tidor. No i dobra, to jest jedna armia. Teraz tak, będziemy jeszcze potrzebowali oczywiście min. Min separatyści są pewnie tu. Nie, gdzie są min separatyści? W Leichao. Leichao, czyli tu są separatyści min. A Madurajscy są z kolei tam. I teraz tak, pytanie. Sunnicy w Palembang i tu Mengukulu. Kutaj w Banjar, czyli tu. Ale na szczęście tutaj nie ma, więc mogę wziąć tak naprawdę tą armię i tą armię i już zacząć się powoli szykować na rozprawę z Vijay Vijayanagarem. Dwie armie wydaje mi się, że powinny wystarczyć spokojnie. Zwłaszcza, że będziemy mogli sobie wziąć, jakby nie patrzeć, odpowiednie. No a teraz bym jeszcze Kalingandrę skorował.
Jakich mamy dowódców też, to jest ważne. O, mogę zażądać wsparcia militarnego. Czy ja mam coś, co mógłbym wcisnąć w szlachcie? No niestety, chyba na ten moment nie widzę. O! Gdzie? Mógłbym tą prowincję, ale to byłoby głupio. Wcisnąć jej w szlachcie. No nic. Zobaczmy, teraz mnie wzięcie tej technologii kosztuje 571. Na początku przyszłego roku będzie mnie kosztować 511, więc zdecydowanie nie będzie mnie stać na... Ale możemy powołać sobie dodatkowego generała. Bo dlaczego by nie? 2, 3, 4, 2, taki... Całkiem. Jest bez rewelacji, ale nadaje się. Ty masz 20. Czyli tak, Mongyang nie, ale. Przecież możemy Mongyang wezwać, każąc przygotować się do wojny. I to byłoby myśl. Zobaczmy, ile też brakuje nam, bo chcielibyśmy tego pana się jak najszybciej pozbyć, wrzucić naszego następcę tronu. Dobra, separatyści min. Nie, na szczęście was prawie nie ma. No to nie pozostaje nam tu nic innego, tylko... O, tutaj widzę, że Portugalia też siedzi. Dobra, no to... Czekaj, nie kazałem ci się przygotować do wojny? Najwyraźniej nie. Dobra, no to celem naszym byłoby... Tak, to jest utrzymane, O, ten jest mowbolowany, Bidar. Poczekamy do początku następnego miesiąca. Mothbolt. Maintained. Mothbolt, to jest 6 poziomu. Jakby mi się udało... Tak czy siak, robimy... Tutaj się nie dostanę, niestety. Tutaj dotrę w niecały miesiąc, więc was tutaj załatwię. No, mam nadzieję, że wygram ten... Ach, wyścig obrażeń. A, przede wszystkim możemy przecież wziąć nową technologię. No i ładnie rozprawiłem się z wami. Teraz mogę tu pójść na Gulaburgę. Czyli tak, stosunek sił na razie... mamy prawie podwójną przewagę. Weźmiemy sobie
Co będziemy chcieli nawracać? Teraz jest dobre pytanie. Chyba tą prowincję by się przydało. Żeby nie mieć separatystów tutaj na głowie. Bidar upadł. Teraz możemy pójść na Vijay Vijayanagar. Jaki mamy zapas gotówki? 44 dukaty miesięcznie. To dlaczego by nie wrzucić sobie tego pana od władzy dyplomatycznej? Teraz weźmiemy sobie nową technologię. O, Mongi, jak widzę, że rozprawił się aż miło z wami. Dobra, w takim razie. Czy was dopadnę? Nie, nie dopadnę. Ale udało nam się załatwić. To wy w takim razie byście poszli. Nie, tutaj to też jest bez sensu. Jaki to jest garnizon? Już jest maksymalny. W ogóle jaka jest twoja flota? Twoja flota jest całkiem mała. To też jest mała zaleta. Będziemy mogli po prostu spuścić ci łomot taki, jakim nigdy ci się nie śniło. Dobra. A i tak najważniejsze jest to, że oczywiście będę musiał pamiętać o tym, jaki jest mój war goal. Bo za brak kontroli nad Kongu możemy zapłacić gotówkę i trochę punktów administracyjnych, ale nie dużo całkiem. Zobaczmy też jedna rzecz. A, czyli tak, czyli możemy. O ile prowincja ma uniwerek, może generować oświecenie, więc w sumie. Teraz pomyślmy tak, jakoś to sensowniej zrobić. Uniwerek. Tak, żeby to było jakoś ładnie porozprzestrzenione. I teraz się chcę zapłacić te dukaty i punkty, dzięki czemu będę miał trochę mniejsze niepokoje społeczne. A nie tam, gdzie tam. No. Mam nadzieję, że się nam się uda. W końcu tak. Raj Salema jest moja. To w takim razie nie pozostaje nic innego, jak tylko pójść z tobie spuścić łomot, tobie pójść na Kongu, jednocześnie potem zawrócimy na Jinje. Też pytanie. Dobra, spuścimy łomot. Taki jest plan. Ojej, jak mi przykro strasznie. Generał mi zmarł. To mi się zrobiło przykro teraz faktycznie. I Bicol mamy skolonizowany. Czyli w końcu tą naszą, powiedzmy, misję wypełniliśmy. Hej, teraz pytanie, gdzie byśmy chcieli kolejne? Z kim walczycie? Austria, Saksonia, Łoch, co chmara.
To gdzie byśmy chcieli skolonizować? Może powinniśmy zacząć dalej kontynuować naszą kolonizację tutaj w Kalifornii, bo Kalifornia ma w tym momencie 3, 5, za niedługo będzie miała w końcu 6. Dobra, Nimipu, kolonizuj, kolonizuj. A kolejnego wyślemy na przykład do Pontianak. Biegać to ty umiesz, to ci przyznam. Ale walczyć to za cholerę. A, niech będzie Ayutthaya. Przez 10 lat. A, możecie mieć trochę niepokojów. Jinja jest zdobyte. Podzielimy armię na dwie, żeby szybciej pozajmować to, czy nieco. No ale ogólnie rzecz biorąc, tam już armia w Jinja Nagaru jest już raczej skończona. I w tym momencie z tym dylematem tutaj zrobimy stoł kradzieżą ziemi. Ja się z wami pożegnam. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Begu. Trzymajcie się ciepło. Hej!